Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś pod lupę, jak widzicie po tytule, bierzemy kolejną polską markę kosmetyczną, młodą markę kosmetyczną, a jest to właśnie Skintra. Skintra to marka stworzona przez zespół Cozy Belly. Cozy Bella jest to sklep internetowy, w którym dostaniecie ogromną ilość ciekawych, świetnych marek kosmetycznych. Ja ten sklep znam już tak naprawdę od samego początku, kiedy się pojawił, kiedy został stworzony. Pamiętam jeszcze wtedy było niewiele produktów w ofercie i sama z tego sklepu zamawiałam moje pierwsze produkty marki The Ordinary. Generalnie uważam, że jest to świetny sklep, który ma bardzo fajnie przedstawione produkty kosmetyczne, sklep, w którym znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kosmetyków, marek kosmetycznych, składy, substancje aktywne. Jest tam również prowadzony blog i wiele innych ciekawych zakładek, o których opowiem Wam już na samym końcu dzisiejszego filmu. Natomiast dzisiaj właśnie skupimy się na Skintra. Jest to marka młoda, która powstała można powiedzieć niedawno i kiedy zaczęła wchodzić na nasz rynek kosmetyczny, pamiętam jak dziś był prowadzony live, transmisja na żywo na Instagramie, które oglądałam z ogromnym zaciekawieniem, ponieważ były tam przedstawione właśnie produkty w ofercie, była rozmowa z kosmetologiem, który działa właśnie w Cozy Bella, bardzo fajna sprawa. I oczywiście stwierdziłam, jak to ja, że muszę te kosmetyki przetestować, muszę je sprawdzić, muszę zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi w Skintra i zaczęłam od Was dostawać również wiadomości, co myślę na temat tej marki, co myślę na temat tych kosmetyków, czy już je stosuję, czy je u siebie sprawdzam i tak dalej. Jeśli śledzicie moje filmy regularnie, to też doskonale wiecie, że pokazywałam Wam ostatnio jeden z produktów marki Skintra, a mianowicie serum z witaminą C 20% z bardzo ciekawym składem, które używam już od naprawdę jakiegoś czasu. Czaję się również na inne kosmetyki, takie, które będę mogła wprowadzić sobie w jesiennej pielęgnacji, ale mam też inne, które testuję, później Wam je pokażę. Także widzicie, jestem bardzo zaintrygowana tą marką i dzisiaj też opowiem Wam o takich najważniejszych informacjach dotyczących marki i mam nadzieję, że uda mi się przekonać Was, że warto się nią zainteresować. Moi drodzy, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, Skintra jest to marka stworzona przez zespół Cozy Belly. Jest to nasza polska marka, czyli wszystkie produkty marki są tworzone na terenie naszego kraju. I tutaj bardzo ważna informacja, a mianowicie to, że pomysł na markę Skintra zrodził się w 2019 roku i już w 2020 zaczęły się prace właśnie nad marką, czyli tak naprawdę pomysł zrodził się niedawno, prace rozpoczęły się bardzo szybko, a dziś możemy się cieszyć z tych kosmetyków, które mamy dostępne w ofercie i jest ich trochę. Możemy już je sprawdzać, testować i używać. Pewnie teraz będziecie zastanawiać się nad tym, no dobrze Anita, ale co tak naprawdę wyróżnia markę Skintra na tle tych wszystkich marek kosmetycznych, które mamy dostępne na rynku? Słuchajcie, jest tutaj kilka ważnych czynników. Pierwszy z nich to to, że mamy połączenie technologii z naturą. Drugi, duża ilość substancji pochodzenia naturalnego w formułach. Trzeci, ciekawe składy, brak substancji kontrowersyjnych, brak substancji zapachowych, wysokie stężenia składników aktywnych, efektywne działanie dla każdego, wysoka jakość, a niska cena oraz poszanowanie dla środowiska. I tak, słuchajcie, produkty marki Skintra są stworzone przede wszystkim przez kosmetologów. Czyli są to osoby, które wiedzą jak działa skóra, wiedzą jak na skórę należy działać, jakie ma potrzeby i nie tylko. Produkty są tworzone oczywiście przez technologów kosmetycznych, przez chemików, osoby, które znają się na tym, jak połączyć konkretne substancje, żeby otrzymać fajny efekt i przede wszystkim działanie, to co jest dla nas najważniejsze. Ale słuchajcie, zauważycie również w produktach Skintra, że mamy bardzo wysokie stężenia substancji aktywnych i mamy bardzo fajne substancje aktywne. Do tego również dołącza się właśnie ta cena, bo jak wejdziecie sobie na stronę sklepu Cozy Bella i wejdziecie sobie konkretnie w te wszystkie produkty, które są dostępne w ofercie Skintra, to zobaczycie, że cena tych produktów nie będzie wyższa niż 75 zł. No i tutaj uwaga, mamy fajne substancje aktywne, mamy bardzo fajnie przemyślane składy, a ceny
tak na dobrą sprawę na kieszeń każdego z nas. No i teraz, co mamy w tej ofercie, czyli jakie mamy produkt? Słuchajcie, mamy 8 produktów w ofercie, które są podzielone na 3 serie. Już Wam pokazuję. Mamy serię, która zawiera czarne etykiety, czyli jest to seria, która będzie miała najsilniejsze substancje aktywne. Druga seria to jest seria, która zawiera właśnie ma takie różowe etykiety i to z kolei jest seria, która będzie działała jako takie łagodne produkty SOS. I mamy trzecią serię w białych etykietach, czyli mamy to takie, mamy tutaj kosmetyki podstawowe, takie dla każdego kosmetyki dzienne. 8 produktów dopasowanych do każdego typu skóry ze względu na działanie substancji aktywnych. Bardzo fajnie podzielone, więc tutaj też widzę, że jest jakiś pomysł, a w bardzo dobrych cenach. No i teraz, moi drodzy, zwróćcie uwagę na kolejną ważną sprawę, a mianowicie to, że mamy kosmetyki, które są pakowane w szklane butelki, wyposażone albo właśnie w taką pipetę, albo wyposażone są w pompkę, jak na przykład tutaj, widzicie? Wszystkie opakowania posiadają etykiety papierowe w bardzo takim prostym, ładnym, charakterystycznym designie. Widać, że są fajnie przemyślane. Na opakowaniu każdego kosmetyku z tyłu znajdziemy pełen skład INCI. Mamy informacje o tym, jaka jest przydatność, pojemność, numer partii. Mamy wypisane substancje aktywne, które znajdują się w tych produktach, sposób użycia, czyli wszystko to, co najbardziej nas interesuje, jeśli chodzi o kosmetyk. I znowu podkreślę to, że Skintra jest bardzo dobrze przemyślaną marką. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo jeśli wejdziecie sobie na stronę Cozy Bella w zakładkę marki Skintra, w poszczególne produkty, to zwrócicie uwagę na to, że produkty są bardzo fajnie opisane. Mamy wyróżnione składniki aktywne i działanie tych składników aktywnych. Mamy podane pH każdego produktu, informacje o jego zapachu, o konsystencji. Mamy wyróżniony skład INCI. Mamy podane informacje, jak stosować każdy produkt, między innymi również to, że marka zwraca uwagę na takie szczegóły, by w odpowiedni sposób przechowywać te preparaty, żeby nie wpływać na ich konsystencję, na działanie składników aktywnych, na samą aktywność danego produktu. Bardzo ważna sprawa. No słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, którą też trzeba było tutaj podkreślić, a mianowicie poszanowanie dla środowiska i też tutaj na chwilkę musimy się zatrzymać, jeśli chodzi o Skintra. Jeśli zaczniecie zgłębiać troszeczkę temat marki Skintra, to zwrócicie uwagę, że jest to marka, która działa w poszanowaniu dla środowiska i bardzo ważna jest dla niej też kwestia ekologii. Każdy produkt z tyłu na etykiecie ma taką informację: las na zawsze. Kupując ten produkt, zapewniasz posadzenie 1 m² lasu na zawsze. I to jest świetna informacja, która również wyróżnia markę Skintra na tle innych. A mianowicie to, że marka współpracuje z fundacją, która zajmuje się sadzeniem drzew. I jeśli będziecie kupować produkty marki Skintra, to będziecie również wpływać na to, że będzie wspanialsze to nasze środowisko, dobre środowisko, będziemy przyczyniać się do tego, że będzie więcej natury wokół nas, lasów i nie tylko. Czyli kupując jeden produkt, a marka tworząc jeden produkt, daje nam 1 m² lasu. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, świetna informacja. Zwróćcie uwagę na to, że dostajemy kosmetyk z bardzo fajnym, przemyślanym składem. W szklanych opakowaniach, ekologiczne, produkt, który nadaje się do recyklingu. Nie ma w nim żadnych substancji kontrowersyjnych, takie, które by wpływały źle na to środowisko. A jeszcze dodatkowo, w dobrej cenie wspieramy nasze środowisko, dbamy o nie, no i oczywiście przyczyniamy się do tego, że będzie więcej drzew,
więcej natury, więcej lasu i miejsca dla zwierząt, dla życia, owadów i tak dalej. No coś wspaniałego. Postanowiłam sobie, że będę sukcesywnie testować kosmetyki marki Skintra. Już Wam pokazywałam i wspominałam właśnie o tym serum z witaminą C, 20%, witaminą E, kwasem ferulowym, kwasem hialuronowym, więc dzisiaj na jego temat nie będę Wam opowiadać, bo zrobiłam też na jego temat oddzielny post na moim blogu, zostawię Wam link do niego w opisie do dzisiejszego filmu. Bardzo ciekawy produkt, bardzo fajny produkt i efektywne działanie. Ale słuchajcie, też już od jakiegoś czasu używam taki oto tonik. Jest to tonik całoroczny, dobrze usłyszeliście, ale zawiera w składzie kwasy. Mamy tutaj 5% kwas migdałowy, 1% kwas kojowy. Mamy również 2% kwas traneksamowy i inne substancje aktywne. Połączenie tych wszystkich składników daje nam świetny i jakościowo produkt, który będzie dobrze dopasowany tak naprawdę do każdego typu skóry, zwłaszcza dla osób, które działają złuszczająco, a nie chcą stosować typowych mechanicznych peelingów, peelingów enzymatycznych, chcą wypróbować jakieś kosmetyki, które zawierają w składzie kwasy, obawiają się trochę, w jakiej porze roku sięgać po te kwasy, a tutaj mają właśnie taki ciekawy kosmetyk. W dodatku mamy tutaj opakowanie 100 ml, 6 miesięcy przydatności, wyposażone w pompkę. Naprawdę niewiele tego produktu potrzeba, żeby go sobie tutaj wylać w zagłębienie dłoni i wtłoczyć tak w naszą skórę jak esencję. Świetny kosmetyk, który nie powoduje podrażnienia, przesuszenia, widocznego, efektywnego takiego złuszczania takich skórek, a mimo wszystko skóra jest po nim naprawdę fajna i możecie go stosować, o ile się nie mylę, chyba 4 razy w tygodniu, do 5 razy w tygodniu, od 1 do 5 razy w tygodniu, tutaj macie wszystko dokładnie opisane co i jak, no ja jestem nim zachwycona i jestem 100%, w 100% przekonana, że zostanie ze mną na długo, bo już dawno nie miałam w swojej pielęgnacji tak fajnego, ciekawego połączenia składników aktywnych, zwłaszcza kwasów i tak fajnego, efektywnego działania. Ale pokażę Wam też coś, co jest moim absolutnym hitem właśnie teraz, kiedy mamy tak niesamowite upały. Coś, co sprawia, że wieczorna pielęgnacja jest dla mnie przyjemnością, ale też nie nakładam na siebie nie wiadomo jak wielkiej ilości kosmetyków. Wiecie jak to jest wieczorami w upały. Człowiek się poci, ma wrażenie, że ta skóra jest taka lepka, klejąca. No nie chcę nakładać na siebie jeszcze nie wiadomo jakiej ilości kosmetyków. I słuchajcie, no mówię, moje ostatnie odkrycie to jest właśnie prebiotyczny tonik pielęgnacyjny, który zawiera absolutnie fenomenalny skład. No sami zobaczcie, mamy tutaj ferment właśnie z prebiotyków 5%, prebiotyki 2%, 2% niacynamid i nie tylko, świetny, świetny skład. No i tak powiecie sobie, no dobra, ale tonik, słuchajcie, to nie jest taki zwykły tonik, bo to jest preparat, który ma postać takiego delikatnego mleczka i zazwyczaj to kojarzymy toniki właśnie z takimi preparatami, kosmetykami, które rozpylamy sobie na naszej skórze w postaci wodnej, ewentualnie żelowej, a tutaj mamy formę mleczka. I to co jest bardzo ciekawe i również wspomina o tym marka, że możemy ten produkt stosować właśnie na skórę oczyszczoną w tym etapie tonizacji, a później zastosować po nim kosmetyki, na przykład serum lub jakiś booster, krem i tak dalej. Ale możemy stosować ten tonik również jako emulsję, jako esencję i również samodzielnie. No i właśnie przez to wszystko, całe połączenie tych składników aktywnych, które tutaj mamy i tę konsystencję, powiem Wam, że ten kosmetyk idealnie zastępuje mi wszystkie inne kroki pielęgnacyjne, wieczornej pielęgnacji właśnie w te upały, które aktualnie mamy. Jeszcze Wam będę o nim opowiadać, bo on myślę, że zasługuje na oddzielną recenzję na moim blogu, żeby Wam pokazać jaki jest fajny i omówić Wam dokładnie skład, ale będę Wam o nim również wspominać przy okazji filmów dotyczących mikrobiomu naszej skóry, jak ważne jest stosowanie prebiotyków właśnie w pielęgnacji naszej skóry, działanie na mikrobiom
coś świetnego. I pokażę Wam jeszcze, mam tutaj dwa kremy. Krem odżywczy i krem nawilżający, o których dzisiaj Wam nie będę opowiadać, ponieważ jeszcze ich nie zaczęłam stosować, ale mam je, one wejdą w moją pielęgnację zaraz po tych kosmetykach, które aktualnie stosuję i które już mi się kończą. I to są również dwa kremy prebiotyczne, czyli krem odżywczy, który ma nieco inny skład i bardziej taką treściwszą konsystencję, oraz krem nawilżający, który idealnie sprawdzi się również w porannej pielęgnacji w przypadku mojej skóry mieszanej. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie z ich stosowaniem. Zobaczcie, znowu mamy tutaj opakowania szklane z pompką, więc bardzo, bardzo higieniczne. Moi drodzy, czas na podsumowanie marki Skintra. I teraz tak. Ja jestem absolutnie pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o tę markę. Bo tak, to nie jest z jednej strony marka naturalna, ale z drugiej strony nie jest też marka tradycyjna. Mamy tutaj naprawdę dużą ilość substancji pochodzenia naturalnego, które są bardzo fajnie ze sobą skomponowane. Mamy tutaj również substancje tradycyjne, czyli mogłabym powiedzieć, że to jest taka marka, która idealnie do mnie pasuje. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem osobą, która idzie tylko i wyłącznie w kierunku tradycyjnej pielęgnacji, ani w kierunku pielęgnacji naturalnej. I wy o tym doskonale wiecie. Dlatego też cała ta formulacja tych kosmetyków, te składniki aktywne, które tam się znajdują, ale to, że nie mamy tych substancji kontrowersyjnych w składach, a mamy substancje tradycyjne w składach, bardzo do mnie przemawia. Przemawia do mnie również to, że mamy tutaj wysokie stężenia aktywne, które będą działały efektywnie na naszą skórę. I uwierzcie mi, że to widać, bo na przykład po serum z witaminą C bardzo szybko zauważycie rezultaty. Już nie mówiąc o tym toniku całorocznym z kwasami, który jest po prostu genialny. No i właśnie tym toniku prebiotycznym, który aktualnie stosuję, który w ogóle jest w tym momencie dla mnie fenomenalnym hitem. Podoba mi się również to, jak wygląda cała marka od zewnątrz. Podoba mi się to, że mamy tutaj ceny dostępne tak naprawdę na kieszeń dla każdego. Czyli jeśli szukacie produktów, które nie będą w nie wiadomo jak powalającej cenie, ale będą miały właśnie fajne składy, substancje aktywne, będą szły z tym trendem takim ekologii, dbania o nasze środowisko, to na pewno będzie dla Was, Skintra będzie na pewno dla Was. Także mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem troszeczkę udało mi się przekonać Was do tego, że warto spróbować te kosmetyki, warto wybrać dla siebie odpowiedni preparat marki Skintra, skomponować go sobie tak, że będzie fajnie dopełniał Waszą pielęgnację albo całkowicie zapełni Waszą pielęgnację poranną czy też wieczorną. Poczytajcie sobie jeszcze więcej oczywiście o marce. Ja Wam zostawię też w opisie do dzisiejszego filmu linki do postów takich blogowych, które znajdziecie na temat marki Skintra właśnie na stronie marki Cosibella, bo tam macie też wszystko fajnie rozpisane. Macie na przykład podany, tak, jest taki stworzony post na temat tego, jak dopasować kosmetyki marki Skintra na przykład do skóry mieszanej, czyli takiej jak moja. Warto się tym zainteresować i warto poświęcić chwilę czasu, żeby sobie poczytać, bo mówię, genialnie jest to wszystko przedstawione. Ale na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym również zaprosić Was do zrobienia pewnej fajnej sprawy, a mianowicie przeglądając sobie ofertę dotyczącą marki Skintra i nie tylko, bo ja jestem taką klientką, można powiedzieć, która regularnie wchodzi na sklep Cosibella i przegląda sobie ofertę różnych kosmetyków, zauważyłam pewną fajną sprawę. Coś, czego nie widziałam wcześniej w innych sklepach, w przypadku innych marek kosmetycznych, a mianowicie konsultacje. Konsultacje dotyczącą pielęgnacji, którą znajdziecie w odpowiedniej zakładce. Ja Wam też oczywiście zostawię link do tego w opisie do dzisiejszego filmu, ale pokażę Wam teraz, jak to wszystko na stronie wygląda i dlaczego warto wykonać sobie taką konsultację. A skoro jesteśmy dzisiaj przy omawianiu produktów, które znajdziecie na stronie marki Cosibella, to chcę pokazać Wam coś ciekawego, co również sama odkryłam, a mianowicie konsultację kosmetologiczną premium.
Taką konsultację możecie sobie wykupić za cenę 129 zł. Dodajecie ją do koszyka, a następnie, zobaczcie, wypełniacie formularz i korzystacie z darmowych materiałów. Czyli po konsultacji uzyskujecie pakiet materiałów, które pomogą Wam wdrożyć prawidłowe nawyki pielęgnacyjne na co dzień. Zobaczcie, 100% spersonalizowany plan pielęgnacyjny, około 10 stron poradnika, który jest przygotowany pod Waszym kątem. Widzicie to? Realizacja konsultacji w ciągu 24 godzin po wypełnieniu formularza, opieka kosmetologa, monitorowanie postępów przez 3 miesiące oraz plansza do rozpisania tygodniowego planu pielęgnacyjnego. Co Wy na to? No zobaczcie, to jest coś wspaniałego. Tutaj macie nawet zdjęcia, imiona kosmetologów pracujących właśnie dla Cozy Bella. Jak dla mnie bomba. O, co możesz zyskać dzięki konsultacji z kosmetologiem? Analizę swojej obecnej pielęgnacji, plan, stały kontakt z kosmetologiem. No słuchajcie, 129 zł to wcale nie jest tak dużo, a naprawdę możecie dostać tutaj świetną, świetną ofertę. I zobaczcie, weszłam właśnie w opinię na temat tych konsultacji. I są one naprawdę bardzo pozytywne, po 5 gwiazdek. Można sobie poczytać aż 31, albo nawet ponad 31, słuchajcie, opinii na temat tych konsultacji. I przejrzałam sobie kilka z nich, jestem pod ogromnym wrażeniem, więc sama postanowiłam taką konsultację zrobić. I zaraz zobaczycie też mniej więcej, jak to przebiega. No dobrze, moi drodzy, mamy to. Przed Wami tak właśnie wygląda formularz, który trzeba będzie tutaj wypełnić. Zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda dalej. Zobaczcie, takie podstawowe informacje: imię, wiek, adres e-mail, typ skóry, główne problemy do zaznaczenia. O, ja tutaj widzę bardzo ciekawą tabelkę. Tabelkę, w której będziemy opisywać naszą aktualną pielęgnację. Świetnie wszystko pogrupowane. Płyn micelarny, olejek do demakijażu, żel, tonik, serum, krem do twarzy, krem pod oczy i tak dalej. Tutaj wpisujemy nazwy. Tutaj widzę, że musimy wpisać składy tych produktów i jak długo je stosujemy, jaki jest nasza opinia. Na dole macie też pod tabelką przykład, jak wypełnić właśnie te wszystkie okienka. Co my tutaj mamy jeszcze? Nad czym będziemy pracować? Co chcemy włączyć do pielęgnacji? Czy korzystamy z gabinetu? O, zobaczcie, tu mamy wszystkie ważne informacje, czyli na przykład, czy jestem w ciąży, czy karmię piersią, czy mam cukrzycę, czy przyjmuję antykoncepcję hormonalną. O, i widzę też tutaj pod trzynastką, że mamy możliwość wklejenia zdjęć. I to jest bardzo ważna sprawa. Zdjęć fragmentów naszej skóry, nos, czoło, broda, policzek w świetle dziennym, w dobrej jakości, bez makijażu, maksymalnie do 5 megabajtów. No słuchajcie, rewelacja. Co prawda tutaj mamy na koniec jeszcze te wszystkie takie oświadczenia, które trzeba poklikać lub też nie. I wysyłamy. No wygląda to naprawdę bardzo fajnie, prosty sposób, fajnie opracowany formularz, ale widać, że jest on opracowany przez osobę, która się na tym zna. Czyli domyślam się, że po tej drugiej stronie kosmetolog, który będzie sobie przeglądał mój formularz i przeglądał moje zdjęcia, będzie też wiedział, co robi. A jestem bardzo ciekawa, jaka będzie opinia. Słuchajcie, teraz Wam tego nie pokażę, co i jak, no bo przecież muszę to wszystko wypełnić. I trochę mi zajmie, zanim ja tutaj te wszystkie moje kosmetyki powpisuję, powklejam składy i poopisuję. Jeszcze dodam oczywiście zdjęcia, ale tak sobie myślę, że w sumie mogłabym Was poinformować o tym na moim Instagramie, na Instastory, pokazać Wam, jakie są wyniki konsultacji, jak ona przebiega, co mi zaproponowano, z czego powinnam zrezygnować i tak dalej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod filmem, czy chcecie to zobaczyć i chcecie trochę posłuchać na ten temat. Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo tam najszybciej dowiecie się, co i jak. A ja to, co mogę dzisiaj powiedzieć, to to, że formularz wygląda super i uważam, że taka konsultacja jest warta uwagi. Ciekawe, czy ktoś z Was już sobie taką konsultację zrobił? Też dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat marki Skintra. Czy już stosujecie te kosmetyki?
Czy już macie jakiś tam wybrany, upatrzony produkt w ofercie, który chcecie kupić, który chcecie wypróbować? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Podzielcie się również Waszą opinią, jeśli już stosujecie kosmetyki marki Skintra i widzicie u siebie efekty lub też nie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo myślę, że to też pomoże innym osobom w podjęciu decyzji, czy kupić, jaki kupić, w jaki kosmetyk zainwestować. No i też jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tej konsultacji kosmetologicznej i czy ktoś z Was już wykonał sobie taką konsultację, jak ona przebiegła. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No, dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że troszkę Was zaintrygowałam i zainteresowałam tą marką i ostrzegam, w najbliższym czasie będzie się ona pojawiała tutaj na moim kanale, będziecie ją widzieć w mojej pielęgnacji, bo jest ona warta uwagi, warta wypróbowania i warto poznać bliżej markę Skintra. Także dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, widzimy się w kolejnej publikacji, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!